Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. W okresie od 14 do 20 stycznia odnotowaliśmy na terenie powiatu kubrzyckiego 8 zdarzeń. I było to 5 miejscowych zagrożeń, 2 pożary i 1 alarm fałszywy w dobrej wierze. 14 i 15 stycznia w związku z silnym wiatrem usuwaliśmy powalone drzewa i konary na drogach w Głubczycach na Alei Lipowej, pomiędzy Sułkowem a Babicami, na trasie Kietrz-Pietrowice Wielkie oraz w miejscowości Dzierżysław. W działaniach tych wzięły udział 3 zastępy ochotniczych straży pożarnych i 1 zastęp z Państwowej Straży Pożarnej. Ponadto wyjeżdżaliśmy do pożaru komina w budynku wielorodzinnym w miejscowości Baborów, interweniowaliśmy w Głubczycach w związku z podejrzeniem ulatniania się gazu w jednym z mieszkań, działaliśmy w Głubczycach przy ulicy Wiejskiej w związku z zadymieniem na klatce schodowej. Szanowni Państwo, dzisiaj i wczoraj wspaniałe dni, dzień babci i dziadka. Dlatego życzymy wszystkim babciom i dziadkom przede wszystkim zdrówka, ale żeby te zdrowie utrzymać jak najdłużej, szanowne wnuczęta i wnuczki, proszę, kupcie dla swoich babci i dziadków czujkę tlenku węgla. Serdecznie dziękuję za wysłuchanie informacji i zapraszam na wiadomości za tydzień. Oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Głubczycach, sierżant sztabowy Łukasz Golinowski. 20 stycznia, tuż po godzinie 8, dyżurny głubczyckiej policji otrzymał zgłoszenie o odnalezieniu nieżywego już mężczyzny w jednym z przydrożnych rowów w jednej z miejscowości w gminie Głubczyce. Obecny patrol na miejscu fakt ten potwierdził, a zespół pogotowia ratunkowego, który był na miejscu wraz z lekarzem oraz prokuratorem, potwierdzili zgon mężczyzny oraz wykluczyli udział osób trzecich. Lekarz obecny na miejscu wstępnie stwierdził, że do zgonu przyczyniły się niskie temperatury, które w ten dzień panowały na terenie powiatu głubczyckiego. Zgłoszenie dyżurny otrzymał od najbliższej rodziny nieżywego już mężczyzny. Dzisiaj 18 stycznia 2019 roku. Dzień wydawałoby się zwyczajny. Żadne to święto, ani kościelne, ani państwowe, ale dla nas w Kietrzu święto. Zwłaszcza dla naszych seniorów, ponieważ właśnie dzisiaj uroczyście otworzyliśmy Klub Seniora. Klub Seniora mieści się w pomieszczeniach zespołu szkół przy ulicy Kościuszki 14. Są to pomieszczenia w budynku, wprawdzie nie nowym, ale pomieszczenia pięknie odświeżone, wyremontowane, w których nasi seniorzy będą mogli spotykać się i robić wszystko to, na co mają ochotę. Czytać, rozmawiać, pić kawę, zapraszać ciekawych ludzi, uczyć się nowych rzeczy, może uprawiać jakieś sporty z czasem. Jest nas tu bardzo dużo, zainteresowanie Państwa seniorów, no nie powiem, że przerosło nasze oczekiwania, ponieważ czekaliśmy na nich wszystkich, ale rzeczywiście, zważywszy nawet na to, że brakło kilku krzeseł, takiego zainteresowania się nie spodziewaliśmy, ale tym bardziej tym zainteresowaniem się cieszymy. Mamy też nadzieję, że zainteresowanie to nie wygaśnie, że seniorzy będą przychodzić tu z przyjemnością. Takim bardzo miłym akcentem dzisiejszej uroczystości był występ uczniów Liceum Ogólnokształcącego imienia Cypriana Kamila Norwida, którzy uczą się piętro wyżej. Uczniowie przywitali naszych seniorów i właściwie tym przywitaniem, bardzo wzruszającym, bardzo pięknym, choć momentami też humorystycznym, potwierdzili to, co wszyscy wiemy. Seniorzy reprezentują również szkołę, tak jak licealiści, ale jest to szkoła życia. I ta szkoła życia, tak jak już mówiłam wcześniej, bardzo kosztowna, jest tą szkołą, której nic nie zastąpi. W dniach 19 i 20 stycznia w Lewinie Brzeskim odbył się 34. Wojewódzki Przegląd Zespołów Kolędniczych Herody 2019, w którym wystąpił Teatr Tradycja Zespołu Szkół Mechanicznych w Głubczycach pod kierownictwem Marii Farasiewicz. Reprezentował nie tylko mechanik, ale cały powiat głubczycki. Na przeglądzie tym nasza grupa teatralna przedstawiła barwne i żywiołowe widowisko, zdobywając trzecie miejsce. Ponadto nagrody indywidualne otrzymały Maria Farasiewicz jako kierownik zespołu oraz Natalia Haszczewska za rolę królowej.
Jury na czele z profesor Teresą Smolińską, folklorystką, oceniło przede wszystkim autentyczność i oryginalność tekstów, dobór strojów i rekwizytów oraz zgodność z tradycyjnymi formami chodzenia po kolędzie. Występ naszej reprezentacji po raz kolejny entuzjastycznie został przyjęty przez lewińską widownię. To już 13 Herody w 25-letniej historii Teatru Tradycja. Przypomnijmy, że ma na swym koncie 6 pierwszych miejsc, 5 drugich i 2 trzecie. Grupa artystyczna Zgubczyckiego Mechanika od początku swojej działalności kultywuje i popularyzuje piękną polską tradycję z jej bogatą obrzędowością i zwyczajem. Stąd nazwa zespołu. Warto też wspomnieć, że w piątek 18 stycznia w auli Zespołu Szkół Mechanicznych Teatr Tradycja trzykrotnie odegrał owe herody dla licznie zgromadzonej publiczności. Wśród niej społeczność szkoły, przedszkolaki, dzieci i młodzież głubczyckich szkół, władze miasta i powiatu, samorządowcy, przedstawiciele służb mundurowych, organizacji i instytucji, mieszkańcy Głubczyc i inni. Były gromkie brawa i ciepłe słowa uznania. Gratulujemy tradycji i życzymy dalszych sukcesów artystycznych. Muzyka. 17 stycznia w sali Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego odbył się pierwszy noworoczny turniej tenisa stołowego. W zawodach wzięli udział uczniowie szkół gminnych, powiatowych, wychowankowie warsztatów terapii zajęciowej oraz środowiskowego domu samopomocy. Poziom zawodu był wysoki. Zawodnicy zacięcie walczyli o każdy punkt. A oto końcowe wyniki turnieju. Dziewczęta młodsze. Pierwsze miejsce Karolina Mirga, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy. Drugie miejsce Marcelina Porwol, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy. Dziewczęta starsze. Pierwsze miejsce Kamila Babaryki, Warsztaty Terapii Zajęciowej. Drugie miejsce Matylda Podstawka, Zespół Szkół Mechanicznych. Trzecie miejsce Laura Berestecka, Zespół Szkół Ogólnokształcących. Chłopcy młodsi. Pierwsze miejsce Dominik Ciemny, Zespół Szkół Pietrowice. Drugie miejsce Marek Słabicki, Zespół Szkół Pietrowice. Trzecie miejsce Kamil Mazurczak, Szkoła Podstawowa nr 2. Chłopcy starsi. Pierwsze miejsce Kacper Kazimierczak, Zespół Szkół Mechanicznych. Drugie miejsce Tomasz Baran, Zespół Szkół Mechanicznych. Trzecie miejsce Jakub Mielnik, Zespół Szkół Ogólnokształcących. Zwycięzcom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. Szanowni Państwo, zbliżają się ferie, a z nimi również nasza harcerska akcja zimowa Zima w Mieście, na którą chciałam serdecznie zaprosić. Sztab akcji zimowej będzie się mieścił w sali pod Aniołem w Ratuszu Miejskim. Codziennie od poniedziałku do piątku, w dniach od 28 stycznia do 1 lutego i w dniach od 4 lutego do 8 lutego, w godzinach od 10 do 14, serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci i młodzież do sali pod Aniołem, gdzie przygotowaliśmy dla Was w ramach harcerskiej akcji zimowej szereg atrakcji. Tradycyjnie zajęcia nasze będą prowadzone przez naszych instruktorów Związku Harcerstwa Polskiego. Przygotowaliśmy dla Was oprócz zajęć świetlicowych, konkursów, zabaw, śpiewanek, mini festiwali, turniei tenisa stołowego, również takie atrakcje jak wycieczki na lodowisko do Przowa, zajęcia muzyczne, zajęcia teatralne, również będą różne prezentacje związane z rokiem Stanisława Moniuszki, z rokiem Powstań Śląskich. Zaprosiliśmy również gości, przedstawicieli służb mundurowych na różne pogadanki. Serdecznie wszystkich zapraszamy. Pięćdziesiąt lat mechanika. Dyrekcja Zespołu Szkół Mechanicznych w Głubczycach oraz Komitet Organizacyjny serdecznie zapraszają na uroczyste obchody jubileuszowe, które odbędą się w dniach 11 i 12 października 2019 roku. Okoliczności towarzyszące 25-lecie Teatru Tradycja Zespołu Szkół Mechanicznych. Na uroczystość zapraszają organizatorzy. Bliższe informacje Zespół Szkół Mechanicznych w Głubczycach.